Dzisiaj ostatni temat z grawitacji. Jesteście już po sprawdzianie, ale to jeszcze takie na zakończenie, taki piękny akord. Pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego. Ile wynosi przyspieszenie ziemskie? 9,81 metra na sekundę do kwadratu. Skąd to wiadomo? Doświadczenia. No właśnie, doświadczenia. Ktoś to kiedyś musiał zmierzyć, tak? Pytanie, w jaki sposób można zmierzyć przyspieszenie ziemskie? Jest taki najbardziej banalny sposób, jaki sobie można wyobrazić. To bierzemy sobie kamyczek, podnosimy na jakąś tam wysokość H, puszczamy, mierzymy czas spadku, podstawiamy do wzorów na spadek swobodny. Czy taki pomiar jest dokładny? Nie. Dlaczego? No, czas spadku z takiej małej wysokości jest mniej więcej porównywalny jest z czasem reakcji z refleksem człowieka, tak? Więc pomiar byłby niedokładny. Więc co można zrobić? No, można wejść na dach, zrzucać tam w wysokości 10 metrów, wtedy czas będzie dłuższy, tak? Ale w grę wchodzi wtedy opór powietrza, bo ten kamyk się rozpędza, więc nie za bardzo. Można użyć równi pochyłej, tak jak to zrobił Galileusz, ale wtedy z kolei do głosu dochodzi tarcie. Dochodzi do momentu, do tego jeszcze, że ciało się nie tylko suwa, ale kręci. Trzeba tam wtedy zmodyfikować wzór, ponieważ energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną ruchu obrotowego. Komplikacja. A tymczasem okazuje się, że można bardzo łatwo w warunkach takich zupełnie prymitywnych zmierzyć przyspieszenie ziemskie za pomocą urządzenia, które nazywa się wahadło matematyczne. Ja celowo nie zmazałem notatek z lekcji, która była tutaj przed przerwą w pierwszej A. Proszę zobaczyć, jak piękne wyniki tutaj przykładowe wychodzą, tak? Mam nadzieję, że Wam wyjdą jeszcze lepsze. I chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak wykonać takie doświadczenie. Wykonacie je w domu, napiszecie z tego sprawozdanie. Warto się wysilić, bo za sprawozdanie można dostać 15 punktów. Nie mam dzisiaj czasu tłumaczyć, co to jest wahadło matematyczne, ani jak działa, ponieważ w sprawozdaniu trzeba będzie napisać wstęp teoretyczny, więc musicie sobie samodzielnie poczytać o tym wahadle albo pooglądać gdzieś na filmie. Jest taka lekcja sfilmowana na fizyce rozszerzonej. Lekcja, która się nazywa wahadło matematyczne, gdzie ja tłumaczę teorię ruchu wahadła i wyprowadzam między innymi te wzory, które tam powinniście znać z gimnazjum. Ich wyprowadzenie jest na filmie, więc można skorzystać z tego filmu przy pisaniu sprawozdania, więc nie będę mówić o wahadle, natomiast chciałem się skupić na tym, jak wykonać to doświadczenie, a poprzedzić to muszę wyjaśnieniem, jak się w ogóle opracowuje wyniki pomiarów, dlatego że to jest Wasz pierwszy taki eksperymentalny tutaj, pierwsza taka lekcja eksperymentalna w tym liceum, więc ja pozwolę to sobie już tutaj zmazać wszystko. Dobra, sobie zostawię. Zacznijmy sobie od takiej banalnej definicji, którą powinniście znać z gimnazjum. Co to jest pomiar? Kto pamięta z gimnazjum, co to jest pomiar? Co ja muszę mieć, żeby dokonać pomiaru? Przyrząd pomiarowy, tak? No i chciałbym na przykład zmierzyć długość stołu. Co ja muszę zrobić? Przyłożyć do stołu. Przyłożyć do stołu. Jak przykładam do stołu linijkę, to co ja robię? Porównuję jednostkę długości, która nazywa się jak? Metr czy centymetr, tak? Porównuję długość stołu z długością mojej jednostki. Wyszło mi tu 66 setnych. Tak? Mogę sobie zapisać ten mój wynik. L równa się 66 cm. Jest to wynik. Jest to efekt porównania mierzonej wielkości z przyjętą jednostką. Jak ja bym sobie chciał na przykład zważyć coś, na jednej szalce kładę to, co chcę zważyć, na drugiej odważniki, dokładam ich tak długo, aż waga jest w stanie równowagi. Jak ona jest w stanie równowagi, to co ona robi? No samo to słowo już mówi, co ona robi. Porównuje, tak? Porównuje masę tego ciała, które chcę zważyć, z odważnikami. Jak chcę zmierzyć sobie objętość, nalewam, porównuję objętość
ze skalą, tak? Chcę sobie zmierzyć temperaturę, wkładam termometr do substancji, której temperaturę chcę zmierzyć. Znowu mam porównanie tej temperatury z tymi jednostkami, które są na skali. Czyli jak chcę sobie na przykład zmierzyć siłę, tak, wieszam tu jakiś ciężarek, znowu to jest porównanie ciężaru konkretnej sytuacji, konkretnego ciała ze skalą. Czyli jak ktoś nie pamięta z gimnazjum, to niech sobie zapisze, że pomiar jest to porównanie danej wielkości fizycznej. Jest to porównanie danej wielkości fizycznej z inną wartością tej wielkości. Z inną wartością tej wielkości przyjętą jako jednostka. Przyjętą jako jednostka. Wszystkie pomiary można podzielić na dwie kategorie. Pomiary proste, albo inaczej bezpośrednie, i pomiary złożone, albo inaczej pośrednie. Co to jest pomiar prosty czy pomiar bezpośredni? To taki pomiar, kiedy interesującą mnie wielkość odczytuję bezpośrednio ze skali. Tak? Czyli przykładam linijkę, mam tyle i tyle centymetrów, wkładam na wadze, tyle i tyle gramów, wpinam się z amperomierzem w obwód elektryczny, tyle i tyle voltów, odczytuję bezpośrednio na skali, tak? Tę temperaturę na termometrze. A teraz wyobraźmy sobie, że chciałbym zmierzyć powierzchnię stołu. Czy ja mam taki przyrząd, że przyłożę i mi powie, ile wynosi powierzchnia stołu? Co ja muszę zrobić? Muszę najpierw zmierzyć co? Długość i szerokość i podstawić do wzoru. Więc pomiar złożony albo pośredni polega na tym, że ja w sposób bezpośredni mierzę inne wielkości i następnie podstawiam do wzoru. Nie inaczej będzie z moim przyspieszeniem ziemskim, ponieważ ja nie będę mierzyć bezpośrednio przyspieszenia ziemskiego, będziemy mierzyć długość wahadła, okres drgania i podstawimy sobie do wzoru. Tak? To będzie pomiar złożony. Pomiarów dokonujemy za pomocą przyrządów pomiarowych. Każdy przyrząd pomiarowy, to zatrzymam, żeby Was nie zahipnotyzowało. Każdy przyrząd pomiarowy ma skalę i ta skala ma takie dwie cechy, mianowicie zakres i działka elementarna. Co to jest zakres? Zakres jest to największa wartość, jaką można odczytać ze skali. A czasami również najmniejsza, tak? Bo na przykład taki termometr to ma tam zakres od do. Tak? Generalnie największa wartość powinna odczytać ze skali. Działka elementarna jest to wartość mierzonej wielkości. Działka elementarna jest to wartość mierzonej wielkości odpowiadająca odległości pomiędzy najbliższymi kreskami na skali. Czyli przykładowo mam tutaj linijkę, ile wynosi jej zakres? No śmiało, nie patrzę. 1 metr, działka elementarna 1 cm. Tu mam inną linijkę, gdzie zakres też jest 1 metr, a działka elementarna ile wynosi? 0,5 cm. A tu na przykład mam kątomierz, ile wynosi jego zakres i działka elementarna? Zakres jaki? 180 stopni, działka elementarna 1 stopień. A tu ile wynosi zakres i działka elementarna? 50 V i 2 V, każdy widzi? Tak? A na przykład tu? Zakres 10 V. A działka elementarna? 0,5 V.
Każdy rozumie, co to jest działka elementarna i co to jest zakres. No właśnie. No i pytanie, czy można zmierzyć coś absolutnie dokładnie? Jak sądzicie? Jakbym tutaj poprosił 10 osób, żeby wzięły tą linijkę i zmierzyły długość tego stołu, no pierwsza mi powie 66 cm, druga 66, trzecia 66 i tak dalej. Czy to znaczy, że długość tego stołu wynosi dokładnie 66 cm? No, działka elementarna jest 1 cm, tak? Więc mierzymy z dokładnością do 1 cm. Więc to już jest powód, dla którego nie możemy powiedzieć, że wynosi dokładnie 66 cm. Co można zrobić? Można wziąć jakiś dokładniejszy przyrząd, tu mam teraz taki, którego działka elementarna jest 1 mm. Tak? Mogę poprosić tu ileś osób, które będą mierzyć. Może się okazać, że tam na poziomie milimetrów już są jakieś różnice. Zaczniemy używać jakiegoś interferometru laserowego, jakichś tam przyrządów spektroskopowych, atomowych. Będziemy chcieli zmierzyć długość tej ławki z dokładnością do 10 miejsca po przecinku. To się okaże, że każdy pomiar będzie co innego wskazywał. Dlaczego? Wystarczy trochę się zmieni ciśnienie, temperatura, wilgotność. To drewno już tam trochę się napęcznieje czy skurczy. Skurczy się o 100 atomów. I no, wystarczy na przykład, że przyłożę tutaj powiedzmy tą miarkę do końca i tak przykładając, to ja już zdrapałem tutaj 100 atomów na pewno. Nie widać, tak? Więc w momencie, kiedy zacznę mierzyć bardzo dokładnie, okaże się, że no, występują coraz większe rozbieżności. Wręcz jak będę wchodził już w świat rozmiarów atomów, to tam do tego wchodzą jeszcze prawa mechaniki kwantowej, zasada nieznaczności Heisenberga. Spraw fizyki w pewnym momencie zaczyna wynikać, że nie da się zmierzyć niczego bardzo dokładnie, to znaczy jakoś tak absolutnie dokładnie. Każdy pomiar obarczony jest pewną niepewnością. W naszym przypadku, jak zmierzyłem sobie raz jednym przyrządem, to ja jako niepewność, jako miarę niepewności przyjmuję co? Działkę elementarną, tak? Więc warto sobie to zapamiętać, że w przypadku jednokrotnego pomiaru jednym przyrządem przyjmujemy jako niepewność działkę elementarną i to jest tak zwana niepewność bezwzględna. Jak mierzyłem L, to ta niepewność względna nazywa się delta L. Generalnie, jeśli ja coś mierzę, to ja podaję, że to jest jakaś tam wartość zmierzona, no to może być tam jakaś seria, to jest x średnie plus minus delta x. Tak, więc to jest wartość zmierzona, być może w jakiejś serii pomiarów, to jest niepewność bezwzględna. To jest wartość zmierzona. No w moim przypadku mam 66 cm plus minus 1 cm. Czy 1 cm to jest duża dokładność, czy mała? Jakbym sobie chciał zmierzyć na przykład grubość tej książki i powiem, że grubość książki wynosi 2 cm plus minus 1 cm. Duża dokładność? Nie. Ile procent niepewności? 50, tak? Już zahaczamy tu na drugą wielkość, mianowicie błąd względny. Jakbym zmierzył z dokładnością do 1 cm odległość do Księżyca, to byście powiedzieli co na temat tego pomiaru? Dokładnie. To jest bardzo dokładne. Tak więc 1 cm, czy to jest dużo, czy mało, zależy od kontekstu. I taką lepszą miarą dokładności jest niepewność względna. Niepewność względna. Albo błąd względny. Jest pewien niuans w rozumieniu słowa niepewność i błąd, ale o tym na rozszerzeniu za rok. Na razie nie komplikujmy. Nazwijmy to sobie BW. To jest delta x przez x razy 100%. Zwróćcie uwagę, że niepewność bezwzględną mierzymy w tych samych jednostkach, co wartość mierzoną. Natomiast obojętnie, jakie to będą jednostki, to one się tu skracają.
Tak? I wychodzi na mnie pewność względna w procentach. No to teraz takie pytanie, co zrobić, żeby zmierzyć coś rzeczywiście dokładnie? Jaki macie pomysł? Kilkukrotnie zmierzyć. Czy możemy ufać dokładności konkretnie tej linijki? Więc najlepiej różnymi przyrządami, w różnych warunkach. Najlepiej, żeby różni ludzie to w ogóle mierzyli, bo może ktoś ma zeza, źle patrzy, albo tam się ręce trzęsą, może ktoś inny spojrzy inaczej. Tak, więc w różnych warunkach, różnych okolicznościach, różnymi przyrządami, najlepiej jeszcze różnymi metodami, różne osoby. I otrzymujemy jakiś zbiór wyników. No i teraz okazuje się, że te wyniki się między sobą trochę różnią. Więc który z nich uważamy, że jest tym właściwym? Co trzeba zrobić? Policzyć wartość średnią. Czy ta wartość średnia już będzie absolutnie tym prawidłowym wynikiem? A ile będzie wynosiła niepewność tej średniej? To było pytanie retoryczne. No proszę sobie zapisać tak. W przypadku... To co wiecie, to nie będziemy pisać, że wykonujemy serię pomiarów, ale teraz w przypadku serii pomiarów, którym ufamy jednakowo, a różniących się wartościami, czy wynikami, obliczamy średnią arytmetyczną wyników. A za ich niepewność, przyjmujemy odchylenie standardowe. Napiszę Wam teraz wzór na odchylenie standardowe. No zawsze wywołuje u uczniów tą samą reakcję. Zobaczymy, jak Wy zareagujecie. Sigma x równa się pierwiastek sumy po i od 1 aż do n z x i minus x średnie do kwadratu przez n, n minus 1. Fajny wzór. Zawsze taki uśmiech widzę. Wygląda to strasznie, ale zobaczycie, że nie jest to nic nadzwyczajnego, zaraz to sobie przeliczymy na takim prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że dokonano pięciokrotnie pomiaru pewnej wielkości fizycznej x. Sobie taką tabelkę stworzymy. Tu będzie liczba porządkowa, numer pomiaru, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wynik tego pomiaru, no i wyszło przykładowo 12,4, 12,7, 12,6, 12,4, 12,4. Tak? To jest efekt pięciu pomiarów wykonanych na przykład różnymi przyrządami jakiejś wielkości. No i pytanie teraz, ile wynosi na początek średnia arytmetyczna? Chcemy zapisać wynik w postaci x równa się x średnie plus minus odchylenie standardowe. Tak? Ile wynosi tutaj średnia arytmetyczna? Tylko policzyć. Można używać kalkulatorów, nie traćcie czasu. No ja tak specjalnie wymyśliłem dane, żeby łatwo wyszło. Co musimy teraz zrobić? Musimy od poszczególnych wyników objąć wartość średnią. XI jest to wynik i tego pomiaru. Czyli to jest X1, X2, X3, X4, X5. Tak? I od tych wartości odejmujemy wartość średnią. Czyli XI minus X średnie. No ile tu będzie? No umiecie odejmować? 12,4 odjąć
minus 0,1, tu 0,2, 0,1, minus 0,1, minus 0,1. Jeśli średnia jest dokładnie policzona, to te odchylenia się powinny sumować do zera. Zresztą się sumują, dlatego takie dane wymyśliłem, żeby tak ładnie wyszło. I teraz te odchylenia podnoszę do kwadratu. Czyli mamy xi minus x średnie do kwadratu. Ile tu będzie? No dyktować. 1/10 do kwadratu. 1/7. Tak, minusy już tam znikają. Tutaj 4/7. 1/7. 1/7. 1/7. Teraz muszę to wszystko do siebie dodać. Suma równa się, ile będzie się suma? 800. I to jest ta enigmatyczna suma kwadratów odchyleń, które jest tu w liczniku. Tak? N to jest liczba pomiarów. W moim przypadku wynosi ile? Ile w takim razie wynosi N minus 1? No właśnie, czyli sigma x wynosi pierwiastek sumy kwadratów odchyleń 0,08 podzielone przez 5 razy 4. 5 razy 4 to jest 28, 800 przez 20 to jest 4000. Proszę szybko policzyć na kalkulatorze, ile to jest pierwiastek z 4000. Ile wyszło? Teraz 0,6. 0,06. 0,06. Zwróćcie uwagę, że wydawałoby się, że mierzyłem z dokładnością do 1/10, tak? Ale dzięki temu, że wykonałem serię pomiarów, to dokładność okazała się większa. X równa się 12,5 plus minus 0,06. Niepewność jego, znaczy wynik jego niepewność. Jasne? Tak się liczy niepewność serii pomiarów. Czyli mierząc w ten sposób, ja w dalszym ciągu nie wiem, ile tak naprawdę powinno wyjść, ale stwierdzam na podstawie moich pomiarów, że prawda leży w pewnym przedziale, którego środek to jest 12,5 plus minus 0,06. I tam znajduje się w tym przedziale prawidłowy wynik, którego nigdy nie poznam, tak? Ale się domyślam, że jest w tym przedziale. Jasne? No to teraz wróćmy do naszego przyspieszenia grawitacyjnego. Wzór, który powinniście znać z gimnazjum, klasa druga, adres drgań wahadła. Można go sobie przekształcić i wyliczyć z tego przyspieszenie ziemskie. Tak? To sobie tutaj przepiszcie, a ja teraz konstruuję odpowiednią tabelkę do pomiarów. Wykonamy sobie 6 pomiarów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz jeszcze taka uwaga metodologiczna. Otóż x mi tutaj symbolizuje tą wielkość mierzoną. Te wielkości mierzone to są różne wielkości, one oznaczone różnymi literami. W zależności od tego, co będę mierzyć, to wtedy za x stawiam odpowiedni symbol danej wielkości. Ja mierzę przyspieszenie ziemskie, więc moim x-em jest g, tak? Więc wszędzie, gdzie we wzorach jest x, to się pojawi g. No więc tak, najpierw sobie zmierzymy długość wahadła w metrach. Następnie jeden okres drgań to jest za mało, więc sobie zmierzymy 10 okresów drgań. Z tego sobie wyliczymy jeden okres. Wyliczymy sobie przyspieszenie ziemskie. G równa się 4 pi kwadrat L podzielone przez T kwadrat.
tutaj sobie wyliczymy G średnie równa się. No i odchylenie standardowe, czyli będzie teraz G i minus G średnie. G i minus G średnie do kwadratu. Suma kwadratów odchyleń. I policzymy sobie, że to nasze G to się równa G średnie plus minus sigma G, tak? A sigma G to pierwiastek sumy G i minus G średnie do kwadratu przez M N minus 1. I to sobie wyliczymy, tutaj wstawimy, tak? Będziemy mieli wynik i jego niepewność. Potrzebuję teraz trzech ochotników ze stoperami. Zapraszam tutaj na środek. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, zmierzyć długość wahadła. Długość wahadła mierzymy od punktu zaczepienia do środka ciężkości. Żeby to wahadło spełniało warunki wahadła matematycznego, to powinien być bardzo mały przedmiot, lepiej kulka, mały w porównaniu z długością wahadła i ciężki. No ja tutaj mam taki ciężarek. Mierzymy od punktu zaczepienia tutaj od dołu do środka ciężkości. Jeśli ktoś podejdzie, odczyta ile wynosi długość tego wahadła do środka ciężkości. Możesz to sobie chwycić i czytaj na wprost głowa, na wprost tego nie wyżej ani niżej, żeby było paralaksy nie popełnić. 107,2. Czyli 1,072 metra. No i teraz zmierzymy sobie czas 10 drgań. Ja policzę 3, 2, 1, start. W momencie, kiedy powiem start, włączacie stopery, ale nie na dźwięk start, tylko w momencie, kiedy, jak ja będę mówił start, stwierdzicie, że jest maksymalnie wychylona wahadło w tamtą stronę. Będę liczył do 10. Jak powiem 10, wyłączacie stopery, ale też nie na dźwięk 10, tylko jak stwierdzicie, że się znowu maksymalnie wychyliło. Dobra? 3, 2, 1, start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i proszę podać swoje wyniki. 27 się odbieram. 20,82. Parametry w zadaniu należy zmieniać, wszystkie warunki. Zmienimy sobie długość wahadła. Oczywiście przyspieszenie ziemskie na pewno nie będzie zależeć od tego, jakiego wahadła użyliśmy, ani w ogóle ja się nawet kompletnie nie przejmuję tym, że my tu wykonujemy jakieś pomiary, tak? Więc przy innej długości wahadła będzie oczywiście inny okres drgań. Ale przyspieszenie ziemskie ma to w nosie, powinno być takie samo. Odczytamy znowu długość wahadła. Niech teraz ktoś inny podejdzie i sobie to wziąć i ze środka ciężkości i ciężarka zmierzyć. 139 plus 1. Czyli 1,392. No i powtarzamy całą procedurę. 2, 1, start, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i proszę podać wyniki. 23,74. 23,82. 23,85. Dobra, to dziękuję wam.
Te 10 okresów, jeden okres, no to przesuwamy sobie przecinek, 2,071. Zwróćcie uwagę, stało się tu to, co tu widać, tak? Każdy się starał jak mógł, ale wyniki są różne. To jest naturalna kolej rzeczy. Się nawet cieszę, że to tak jest, bo znaczy, że mamy jakieś wyobrażenie na temat dokładności tych pomiarów. Czyli 2,08, 2,082. 2,374, 2,382, 2,385. Na podstawie do tego wzoru wystarczy zwykły kalkulator, nie trzeba mieć żadnych kwadratów nawet, czy takich rzeczy. Mamy tak, 4, dla przykładu pierwszy sobie podstawmy, 4 razy 3, 14 razy 3, 14 razy 1,072. Podzielić na 2,071, podzielić na 2,071, 9,86. Ma sens? No ma, nie? Weźmy sobie tutaj na przykładu ostatni. Ja policzę ostatni, a może tak sobie tam, tak jak siedzicie po kolei, policzcie tutaj te wartości, dobrze? Nie poradzę. Czyli mamy tak, 4 razy 3, 14 razy 3, 14 razy 1, 392 podzielić na 2. 385 podzielić na 2 i 385 właśnie 9,65. Kto policzył tutaj? No nie każdy tutaj z Was nie policzy, jak się to wartość nie poda. Pozostałych? No bo nie ma czasu szybciutko. Dobra, to sobie w takim razie jako wprawkę policzycie w domu całą resztę. Widać, wyniki oscylują wokół prawidłowej wartości. Średnia prawdę ci powie, albo i nie, tak? To sobie w domu jako wprawkę przeliczcie pozostałe wartości odchylenia, kwadratu odchyleń i odchylenie standardowe. Natomiast teraz, to jest taka wprawka, natomiast zasadnicze zadanie domowe. Otóż to, co wam chcę zadać, to jest jedno z doświadczeń z całej serii doświadczeń, których lista znajduje się tutaj na tej kartce drugiej i ci, którzy pójdą na rozszerzenie, będą mieli przyjemność wykonać wszystkie te doświadczenia. To ma numer 4, więc sobie proszę zapisać. Zadanie doświadczalne numer 4. Zadanie doświadczalne numer 4. Za pomocą własnoręcznie skonstruowanego wahadła matematycznego zmierzyć przyspieszenie ziemskie. Zmierzyć przyspieszenie ziemskie. Kropka. Wykonać serię co najmniej 9 pomiarów. Wykonać serię co najmniej 9 pomiarów. Na razie po 3 dla 3 różnych długości wahadła. Po 3 dla 3 różnych długości wahadła. Oczywiście można więcej, więcej tym lepiej, tak? Ale to jest minimum. Kropka. Doświadczenie opisać w formie sprawozdania. Doświadczenie opisać w formie sprawozdania. W dyskusji błędów porównać otrzymany wynik
dyskusji błędów porównać otrzymany wynik z wartością prawidłową. W dyskusji błędów porównać otrzymany wynik z wartością prawidłową. Myślnik. Obliczyć błąd procentowy. Obliczyć błąd procentowy. Tak, pojawiło się tutaj słowo sprawozdanie. Jak wygląda sprawozdanie? Otóż na stronie internetowej szkoły, jak wejdziecie tam dla ucznia, nasze lekcje fizyka, się tam rozwinie kolejne okienko, pierwsza rzecz, jaką tam zobaczycie, jest to taki PDF pod tytułem Cechy dobrego sprawozdania z fizyki. Ten PDF jest również wydrukowany i wisi tutaj. Jak ktoś ma kłopoty z internetem, może sobie na przerwie przyjść zrobić zdjęcie. Są tutaj szczegółowe wytyczne, co się powinno w tym sprawozdaniu znaleźć i jak ono ma wyglądać. Wyglądać ma tak, że z formatu A4, tu mi akurat przyniósł dzisiaj sprawozdanie, nie wiem czy dobre, ale jako zoom pokazuje. Objętość około 3-4 stron formatu A4. To wcale nie jest duże, jak się pisze wszystko to, co tam ma się znaleźć, to tak w sposób naturalny wychodzi. Sprawozdanie rozpoczyna się od nagłówka według pewnego wzoru, po to, żeby było z daleka wiadomo, o co chodzi. I cztery rozdziały takie jakby. Pierwszy to jest wstęp teoretyczny, w którym należy dokonać tego wprowadzenia w temat, o co chodzi, wiadomości teoretyczne, tak? Jakiś taki krótki przegląd, o co chodzi, czyli jak tematem jest pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego, to na pewno się tu powinno znaleźć, co to jest przyspieszenie ziemskie, ile wynosi, co to jest wahadło matematyczne, jak działa i w jaki sposób można go użyć do pomiaru przyspieszenia ziemskiego. Po czym część druga, opis układu pomiarowego i wykonanych czynności. Z czego zrobiliście to wahadło, czym mierzyliście, rysunek koniecznie, ale lepiej jeszcze zdjęcie, ponieważ ja waszych układów pomiarowych nie będę widział, więc można wkleić zdjęcia albo całość zrobić na komputerze i wstawić zdjęcie. I czynności, jakie tam wykonywaliście. Część trzecia jest to wyniki pomiarów i obliczeń. Tabelka analogiczna do tej, tylko pomiarów, jak powiedziałem, co najmniej 9, a można jak najwięcej, to będzie tym lepiej. Starać się, żeby te wahadła miały różne długości, no co najmniej pół metra, wtedy jest dokładniej, ale taki, no, dość dużo rozpiętość, jak nie zastosować długości tych wahadeł. Z obliczoną wartością średnią, odchyleniem standardowym i dyskusja błędów. W dyskusji błędów powinno się przede wszystkim znaleźć konkluzja, czy Wam wyszło dobrze, czy źle. Jak poznać, czy Wam dobrze wyszło? No, przykładowo wyliczycie, że Wam wyszło G równa się 9,75 plus minus 8 setnych. Tak? Taki wynik, odchylenie standardowe. Czy to jest poprawny wynik, czy niepoprawny? Jak sądzicie? Ja. Lepiej to sobie na osi narysować. 9,75. Jak odejmiemy 8 setnych, to mamy ile? 9,67. Jak dodamy 8 setnych? 9,83. Czyli podając taki wynik, my stwierdzamy, że prawidłowa wartość znajduje się w tym przedziale. A ile wynosi prawidłowa wartość? 9,81. No to znajduje się? Czyli to jest dobry wynik. Tak? Więc powinna się znaleźć konkluzja, czy ten wynik jest dobry, co miało na niego wpływ. Policzyć błąd względny. Jak go policzyć? No przyjąć jako wartość zmierzoną, powiedzmy to, wartość prawdziwa 9,81, o ile procent się to różni, tak? No i w przypadkach Wam dobrze wyjdzie, to tam tylko parę zdań, co miało wpływ na Wasz wynik. Jak wynik wyjdzie niedokładny, trzeba się w dyskusji błędów zastanowić, dlaczego Wam wyszło niedokładnie i się tam jakoś pokajać. A jak wynik wyjdzie zupełnie bez sensu, jakiś nie z tej bańki, to znaczy, że w ogóle robicie wszystko źle. Jak zrobicie dobrze, to wychodzi, nie? To wychodzi. Musi być. No, jak komuś wyjdzie tam, niektórym wychodzi 23 setne na przykład, przyspieszenie ziemskie, to znaczy, że coś w ogóle poknocili, więc trzeba mierzyć tak długo, a zacznie Wam wychodzić. Za to doświadczenie, a przynosicie to za 2 tygodnie, ponieważ 2 tygodnie to jest standardowy czas na wykonanie doświadczenia, w którym trzeba sobie samemu skonstruować układ doświadczalny. Dostać za to można 15 punktów,
na tą ocenę wpływa zarówno dokładność otrzymanego wyniku, jak i jakość całego sprawozdania. To trzyma wszystkie elementy, czy jest mądrze napisane, przenikliwie. Można korzystać z różnych źródeł, ale pisać własnymi słowami, nic nie cytować. Czy macie jakieś pytania? Nie ma pytań? No myślę, że Wam się to spodoba. W przyszłym półroczu będziecie mogli dokonać dodatkowe doświadczenie już dla chętnych na podobnej zasadzie. Dziękuję za uwagę.